herbata zrobiona z kwiatów jest taką najprostszą formą dostarczania do organizmu kanabinoidów. Natomiast herbata zrobiona z liści jest formą, w której możemy dostarczać sobie mikro i makroelementy. Tak jak oczywiście jest na przykład herbata zielona czy herbata czarna. Także te walory prozdrowotne i w jednej i w drugiej są wyjątkowe. Natomiast pamiętajmy, że w liściach jest bardzo mało kanabinoidów, natomiast w herbacie z kwiatów tych kanabinoidów mamy o wiele, wiele więcej. Istotną sprawą jest to, że w momencie, kiedy przygotowujemy herbatę z kwiatów, to po oddzieleniu nasion i łodyg zostają bardzo, bardzo takie drobniusieńkie elementy, w związku z tym nie ma takiej raczej możliwości, żeby ją używać w formie sypkiej, dlatego też są one skonfekcjonowane po prostu w formie ekspresówek. Natomiast herbata z liści jest skonfekcjonowana w takiej formie sypki, ponieważ są to dosyć duże elementy, więc możemy wtedy sobie to zaparzać w imbrykach w postaci takiego właśnie całego liścia. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli kupujemy herbatę, która właśnie ma nasionka, ma te łodyżki, to jednak będzie się tam przebijał taki gorzki smak, który niestety nie jest zbyt przyjemny, więc wybierajmy takie dobrze przygotowane herbaty.